No witajcie, moi kochani. Ponieważ wakacje, wracacie z wakacji, piszecie, czy jeszcze się zobaczymy, czy jeszcze spotkam tą osobę, czy los tak na nasze drogi skieruje, że będziemy mogli się spotkać. No i tak, kochani, dostałam taki stateczek. I tak urodził się pomysł. Czy spotkamy się jeszcze? Kochani, karty rozłożyłam. Weźmiemy tarota, cygańskie kipry, to powiemy oczywiście aniołkami naszymi kochanymi. Grupa numer 1, kamień turkus. Znacie brylok. Wystawiam Wam na moim Facebooku, tak, na karty na miłość. Tutaj też jest ten oko proroka, proszę uprzejmie. To jest grupa pierwsza. Grupa druga ma bransoletkę też z okiem proroka. Tu jest małe, tu jest duże oko. Też ją znacie. I trzecia jest pozłacana. Też oko proroka. I to jest grupa trzecia. Kochani, jeżeli nie umiecie się zdecydować, czy grupa pierwsza, czy grupa druga, czy grupa trzecia, zatrzymajcie sobie filmik, tak? Być może macie dwie osoby i macie ten dylemat, czy zobaczymy się jeszcze. Możecie wybrać dwie grupy, nie musicie wybrać jednej. Zastanówcie się, pierwsza, druga, trzecia, a ja powoli będę przechodziła po kolei do grupy pierwszej, potem do drugiej i do trzeciej. Kochani, czy zobaczymy się jeszcze? Zacznę od tarota. Kiermek buław i słońce. Najpierw chciałam rozłożyć po jednej karcie, ale coś mnie tak tknęło, żeby zobaczyć dwie. W ogóle, kochani, ta talia jest tak piękna, że mam wrażenie, że to jest chyba 3D. Grupa pierwsza, gratuluję. Kiermek buław ze słońcem. Chyba się jeszcze zobaczycie, nawet nie chyba. Jeżeli to nie będzie szybko, to wiecie, może być i za 10 dni, za 10 lat, za miesiąc, za 10 lat, ale się zobaczycie, tak karty mówią. Ja osobiście znam osobę, którą zobaczyłam po 40 latach. Kochani, a co karty cygańskie? No tak, i chyba będą jeszcze jakieś wiadomości między Wami. Także tutaj nie dość, że zobaczycie się jeszcze, to będzie korespondencja, a być może i miłość, słuchajcie, bo mamy kartę kochanków, także z tego, tu są dwa gołąbeczki, widzicie dwa gołąbeczki. Fajnie, podoba mi się grupa pierwsza, bardzo. Zobaczymy, jakiego aniołka dla Was wyciągnęłam. Kochani, będziecie się dobrze porozumiewać. Klarowna komunikacja, patrzcie. Wszystko się pokrywa. Grupa pierwsza. To się pokrywa nam razem. I to nam się pokrywa. No gratuluję. Super. Przechodzę do grupy drugiej, która wybrała bransoletkę na tym łańcuszku. Tarot najpierw. Słuchajcie, kochankowie i siódemka kielichów. No i tutaj, czy zobaczymy się jeszcze? To powiem Wam, że odpowiedź nie jest jasna. Różne wybory ta osoba może mieć. Może jeszcze się z kimś spotykać. Karta kochanków to, wiecie, również wybór. Powiem tak, jak nie będzie miała wyboru, to pewnie się jeszcze zobaczycie, może gdzieś tam stanie, przyjedzie, stanie na Waszej drodze, przyjedzie do Was, może specjalnie pójdzie tą samą ulicą, co Wy. Tutaj jest tak na dwoje. Nie wiadomo. Nie ma tu konkretnej odpowiedzi, bo tu jest wybór. Tu i tu jest wybór. On albo ona ma wybór między różnymi osobami widocznie. Karta kochanków również wskazuje na wybór, więc pewnie jak nie będzie mieć wyboru, to może i się odezwie.
Nie wiadomo, czekamy, co? Karty cygańskie, patrzcie, a tu również wyczekiwanie, tęsknota. Będziecie czekać chyba na tą osobę. Długa droga, chyba długo będziecie czekać. No i ta droga jest chyba kręta. Także nie macie, tak jak klarownie ma pierwsza grupa, wy macie krętą drogę, wyczekiwanie i co aniołki na pocieszenie. Posłuchajcie swojej intuicji. Zadajcie sobie pytanie, czy zobaczymy się jeszcze? I posłuchajcie, co intuicja, kochani, ma wam do powiedzenia, tak? No to grupa trzecia od złotego łańcuszka. Zaczynamy od tarota. Czy zobaczymy się jeszcze? Nie, piątka kielichów, dziesiątka mieczy. Tu wam brak. Brak wam, nie wiem, czy tych spotkań, tych rozmów. Brak. I chyba raczej nie zobaczycie się. Albo się skończyło źle, ta znajomość. Albo ta osoba całkowicie odeszła od was. Teraz mi tak przyszło do głowy, że ta osoba może już nie być na tym świecie. Albo po prostu ta osoba was tak skreśliła, że raczej będzie ciężko, raczej nie. No nie, coś się podziało, kochani. Karty cygańskie mówią, coś się tam stało strasznego. To jest praktycznie ta sama karta, co tam. Tu jest jakaś kobieta. Kochani, to dobra, dojrzała kobieta. Mogłabym to, kochani, odczytać też tak. Czy zobaczymy się jeszcze? Może dzięki jakiejś kobiecie starszej? A może przez kobietę starszą nie możecie się spotkać? Być może ktoś z rodziny się nie zgadza na to, na ten związek, na to spotkanie, na te relacje dalsze. A może ta osoba ma kogoś i dlatego nam się pokazała ta kobieta. Aniołki mówią, niewłaściwy moment. No słuchajcie, wszystkie trzy grupy macie wszyscy odpowiedź na swoje pytanie. Wszystkie karty zagrały praktycznie tak samo. Grupa pierwsza, klarowna komunikacja i spotkacie się. Grupa druga, macie kręte drogi, różne wybory, opcje, macie posłuchać swojej intuicji, czy zobaczymy się jeszcze. Natomiast grupa trzecia ma definitywnie nie i od aniołków niewłaściwy moment, kochani. Dziękuję wam serduszka. Do następnego filmiku. Pa, pa.